Od 15 marca pomoc prawna była udzielana dla mieszkańców tylko i wyłącznie w sposób telefoniczny lub mailowo. Starostwo, chcąc wrócić do normalnego funkcjonowania przed nastaniem epidemii, postanowiło przywrócić od dzisiaj, to jest 20 lipca 2020 roku, możliwość udzielania darmowych porad prawnych bezpośrednio w budynku starosta powiatowego w Wieliczce. Nieodpłatna pomoc prawna była z uwagi na sytuację związaną z epidemią COVID, była udzielana obecnie w formie teleporady bądź w postaci ewentualnie maili internetowych. Natomiast w tym momencie od dnia dzisiejszego uruchomiliśmy z powrotem we współpracy z gminami możliwość bezpośredniego kontaktu z mecenasami, z radcami prawnymi, z prawnikami. Darmową pomoc prawną można uzyskać w 4 punktach zlokalizowanych w siedzibach urzędowych. Tutaj w Starostwie Powiatowym w Wieliczce przy Rynku Górnym 2 zarówno do południa, jak i po południu oba punkty działają. Zapraszamy, jest możliwość po wcześniej oczywiście umówieniu się telefonicznym. Jest możliwość skorzystania bezpośrednio z rozmowy z prawnikiem. Taka możliwość jest również w Urzędzie Gminy w Biskupicach, w Tomaszkowicach i w Urzędzie Gminy w Kłaju. Aby uzyskać darmową pomoc prawną, w punkcie należy umówić się telefonicznie, a przy spotkaniu przestrzegać zasad sanitarnych, zakrywać usta i nos, dezynfekować ręce oraz zachować bezpieczną odległość. Aby uzyskać nieodpłatną pomoc prawną lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość należy wypełnić. 3 takie dokumenty. Jedno to oczywiście o RODO, czyli dostępie do informacji. Drugie o tym, że że nie mamy możliwości skorzystania z odpłatnej pomocy prawnej. No i trzeci jeszcze też dokument już przy wypełnianiu bezpośrednio, że ta pomoc się nam należy i tyle. Warto podkreślić, że nieodpłatna pomoc prawna cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców.